Dobry wieczór Państwu. Znowu, jak Państwo widzicie, kłopoty z połączeniem tutaj, ale jakoś mi, mam nadzieję, to pójdzie. Witam Państwa w kontrwywiadowczej charakterystyce terenu o numerze 007. Witam również Pana Józefa Stalina, który twierdzi, że moim ulubionym sportem w latach 90. były, przepraszam, muszę coś przeciszyć, nie wiem, było nachodzenie mieszkań opozycjonistów, razem z grupą uzbrojonych ludzi, demolowanie ich i tak dalej. Ten pan nie przeczytał, że ja pracowałem w wywiadzie, a myśmy raczej nie chodzili z napisem wywiad na koszulach, czy na bluzach, czy w ogóle w mundurach. No ale nieważne, dajmy mu spokój. Proszę Państwa, dzisiaj, teraz poważnie, dzisiaj będą właściwie dwie sprawy. Jedna krótka. Mieszkaniec z Gdańska, który prosił o zachowanie chcę być po prostu anonimem. Sorry, czasami się zacinam. Napisał mi coś takiego. Jak Państwo wiecie, w Gdańsku dokonano morderstwa. Zamordowany został obywatel Ukrainy. Był w towarzystwie drugiego obywatela Ukrainy. I rano gdańskie portale, te należące do władz Gdańska, już pisały o tym, że jest to histeria antyukraińska i że to pewnie Polacy zamordowali go w myśl tej histerii i tak dalej. Potem się nagle okazało, że aresztowano 4 Ukraińców i były to tylko i wyłącznie jakieś rozgrywki ukraińskie. Dla mnie również ciekawą sprawą jest, że kilku z tych dwóch tych Ukraińców nie miało żadnych dokumentów przy sobie. To też jest bardzo, bardzo ciekawe. Także jak widzimy, Gdańsk wszystko zrzuca na Polaków w tym momencie. Tam ciekawa jest ta władza. Okazuje się, że to tym razem nie Polacy, że to w ogóle nigdy nie byli Polacy, że to są nasi bracia ukraińscy, załatwiają na naszej ziemi porachunki między sobą. Trudno. To krótka tylko wzmianka na ten temat. Obiecałem, że ona będzie, tym bardziej, że to jest dość ciekawa, propagandowo wykorzystana rzecz. Nie udała się, ponieważ policja wykonała swoje wszystkie czynności i prawdopodobnie szybko ustaliła sprawców. I wróćmy do tematu, który ma być tematem głównym. Przepraszam, muszę tutaj ściągnąć. Otóż dzisiaj rano przeczytałem sobie w telewizji Republika, że artykuł pod tytułem "A jednak coś jest na rzeczy. Zmiana decyzji w sprawie śledztwa śmierci Magdaleny Żuk w Egipcie". Proszę Państwa, od początku mówiłem, że sprawa nie jest jasna i nie będzie jasna. Bardzo nie będzie, ze względu na środowisko, w którym ta dziewczyna się obracała i które jest w to zaangażowane. Nie spodziewajcie się Państwo, że ja odkryję Państwu jakieś sensacyjne wiadomości. Ja tą sprawę tylko obserwowałem na podstawie zresztą Waszych materiałów internautów, którzy podsyłali mi to prywatnie. W odróżnieniu od wielu internautów nie chcę tego wszystkiego ujawniać ze względu na właśnie na dobro śledztwa. Powiem tylko o dwóch rzeczach. Przed jeszcze programem pod tytułem Heren, Wolk i Mięsko, w którym zająłem się dokładnie analizą, przynajmniej na początku tej sprawy, a przede wszystkim narracji i propagandy, jaka w tej sprawie jest, pojawiły się na privie. Napisał do mnie ktoś, kto przedstawił się, że jest barmanem w jednym z tych klubów, właściwie w klubie, w którym Magdalena już odbywała. Bardzo rozżalony, że już ten klub został przez ludzi skazany, oni zostali skazani i tak dalej. No, chciałem go zaprosić do programu, porozmawiać z nim, nawet gwarantując mu anonimowość i zaciemnić jego twarz i tak dalej w ogóle, no ale nie chciał, nie chciał. Zadałem po prostu parę pytań konkretnych. No to co? Pan twierdzi, że nie handlujecie narkotykami w tym klubie, nie macie żadnych dopalaczy, nie dosypujecie dziewczynom. Czekałem na odpowiedź bardzo prostą. Tak albo nie. Głównie czekałem na nie. Nie. Tymczasem usłyszałem całą filozofię, że to już nie są lata 90., że to, że tamte, a przyciskany ten człowiek. No to jak jest z tymi narkotykami? Nie handlujecie tymi narkotykami? Nie potrafił powiedzieć tego słowa nie. Zaczął coś tam tłumaczyć, zaczął mówić, że się też w tą propagandę wpisuje, zaczął mówić mi, że po prostu nie wiem, bo nie bywam w nocnych klubach, to jest inaczej i tak dalej. A ja chciałem tylko tak lub nie.
Wiem dobrze, jak jest w nocnych klubach, proszę Państwa, ale to był jakiś człowiek, którego chyba wydelegowało kierownictwo tego klubu po jednej z moich wypowiedzi, żeby po prostu w jakiś sposób zasugerować mi, że jednak wersja detektywa Rutkowskiego jest wersją prawdziwą. Przynajmniej ta pierwsza wersja, już nie wiem, którą ma wersję, zresztą nie będę tu mówił również o detektywie Rutkowskim. To nie o to chodzi w tym wszystkim. Dzisiaj natomiast otrzymałem bardzo ciekawe informacje też na priv. Od samego rana dostawałem te informacje od osoby, od człowieka, który twierdzi, że on tak twierdzi, że korespondował z Magdą Żuk prawie do końca, prawie do jej śmierci. Ona pojechała do Egiptu i ona miała mu napisać, że została tam zgwałcona i że ona stamtąd nie wróci. Niestety nie potrafi przedstawić mi screena tego wszystkiego, a szkoda, bo to byłby dowód, że wersja lansowana przez media i przez prokuraturę jest wersją absolutnie nieprawdziwą. Ja zakładam, proszę Państwa, parę hipotez, bo zawsze jest parę hipotez. Oczywiście najprostsza jest taka, że dziewczyna, najprostsza jest ta, która jest lansowana w mediach. Tą hipotezę moim zdaniem nie wytrzymuje żadnej krytyki, najmniejszej nawet krytyki. Czyli, że dziewczyna pojechała, miała załamanie psychiczne, wyskoczyła przez okno. Oni ją wszyscy chcieli ratować. To jest nieprawda. Moim zdaniem jest to element tego, co ja nazywam właśnie herenwolki mięsko, czyli targu niewolnikami, takim nowoczesnym zupełnie niewolnictwem. Nie mogę mówić w imieniu prokuratury, nie chcę nic rozkazywać prokuraturze, ale na miejscu prokuratury bardzo mocno bym się zastanowił nad całym środowiskiem, w którym obracała się pani Magdalena Żuk. Proszę mnie zrozumieć, nie można deprecjonować ofiary, różne są motywacje, różne są sposoby na życie. Ta dziewczyna jest po prostu ofiarą czegoś, czego prawdopodobnie nie przewidziała, że tak może być. Natomiast obracała się w środowisku, które mogło ciągnąć niezłe zyski właśnie z handlu, ze stręczenia tego typu osób. Warto by sprawdzić, i porozmawiać z osobami o parametrach, przepraszam za słowo parametry, o parametrach zmarłej, czyli dziewczynach młodych, atrakcyjnych, które były wcześniej na takich wycieczkach. Przez to biuro podróży, za pomocą tego agenta biura podróży, czy za pośrednictwem jeszcze tego samego środowiska. Warto by porozmawiać i dowiedzieć się, jakie są naprawdę ich doświadczenia. Bo powiedzmy, że na 10 takich przypadków 9 wyszło, 10 nie wyszedł. Powiedzmy, to jest całkiem możliwe. Należy oczywiście zabrać właściwość miejscową i prokuratura w Jeleniej Górze nie powinna prowadzić tej sprawy, tylko powinna ją przenieść się bardziej do prokuratury jakiejś gdzie indziej, nawet do prokuratury centralnej w Warszawie. Dlaczego nie? Należy również zagonić nasze służby zagraniczne do roboty, ale nie MSZ, ale bardziej rezydentury. Oczywiście ci, którzy to oglądają, a którzy pracowali w wywiadzie, bądź w nim pracują, obrażą się, no jak to my nie jesteśmy od zwykłych kryminałków. Nieprawda, proszę Państwa. Jesteśmy tak samo od zwykłych kryminałków. I ja się również, będąc na placówce, zajmowałem zwykłymi kryminałkami, ponieważ obywatel polski musi mieć opiekę. Jakąkolwiek. Jeżeli obywatelowi polskiemu coś się stanie, nawet z jego winy, rezydentury na ogół innych krajów natowskich, tym i amerykańskich, włączają się. To oczywiście, jeśli nie ma tam przedstawiciela policji, czy nie ma tam przedstawiciela FBI, czy nie ma tam, powiedzmy, przedstawiciela no, jakiejś organizacji. No. Ja wiem dobrze, że Amerykanie i CIA też uruchamiają do sprawdzania niektórych informacji dotyczących zabójstw czy napadów na ich obywateli. Po prostu obywatel powinien być przez państwo chroniony, a nie jest. To jest jedna, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Radziłbym dokładnie przeanalizować wszystkie materiały, które ujawnili internauci. Przeanalizować je zarówno pod względem merytorycznym, pod względem technicznym, jak również pod względem lingwistycznym, ponieważ internauci ujawnili szereg rozmów i zapisów zarówno ze strony pani Magdaleny Żuk, jak i jej środowiska, które dla mnie od razu sugerują, że coś w tym wszystkim było grane, że późniejsze działanie
jej środowiska polegało tylko i wyłącznie na zacieraniu śladów, na wyprowadzaniu siebie ze sprawy, mówiąc już tak, jakbyśmy to mówili operacyjnie. Następna sprawa. Bardzo jestem ciekaw, czy ktoś przeanalizował, z czyjej inicjatywy zgłosiły się agencje detektywistyczne. Kto wynajął tych detektywów? To są drogie imprezy. Mało kto sobie zdaje sprawę, dlatego ja się tą sprawą nie zajmuję, ponieważ nikt mnie nie wynajął. Po pierwsze, nie ma autoryzacji, a po drugie, nie mam na to pieniędzy. To są, tego typu działania są rzeczywiście bardzo kosztowne. I mało kto sobie zdaje sprawę, jak kosztowne. Ktoś za to musiał zapłacić. Czy rodzina pani Magdy Żuk, czy ją było stać, czy ją nie było stać. Ja nie chcę jej w tej chwili nikogo obrażać, ale to nie o to chodzi. Kto również wynajął adwokata? Skąd jest ten adwokat? Jakie są powiązania pomiędzy adwokatem a agencjami detektywistycznymi na przykład? To jest wszystko bardzo ważne, proszę Państwa, bo to są elementy, które budują swoistą hipotezę. Ja uważam, że ta kobieta została sprzedana, jak jedna z wielu. Sprzedana oczywiście w cudzysłowie, bo jak myślą, że sprzedana, to pójdzie gdzieś tam, będzie w jakimś haremie czy coś. To nie o to chodzi. Ona została po prostu wynajęta, powiedzmy, wypożyczona. Nie do końca miała świadomość, co się dzieje. Prawdopodobnie jej nasypano coś do drinków, czy po prostu ją w jakiś sposób potruto, więc nie wytrzymała wtedy, nie wytrzymała psychicznie tego wszystkiego i tak dalej. Oczywiście, jeżeli będziemy dalej drążyć ten Herrenwolk na przykładzie właśnie śmierci pani Magdy Żuk, to dojdziemy do tego, co jej mówił Witek Gadowski, redaktor Witold Gadowski, o bogatyni, o dealerach narkotyków i o tych wszystkich rzeczach. Przepraszam, ktoś mi coś tutaj napisał. Muszę znaleźć, przepraszam bardzo. Muszę wejść na komputer bardziej, bo nie widzę tutaj. O właśnie. No tak, nie, poza tym, że pan Świński jak zwykle napisał jakąś głupotę, ale to nie o to chodzi. Dobra, proszę Państwa, to są sprawy, które są bardzo trudne. Sprawy, które najprawdopodobniej wiążą się z jakimś lokalnym układem. I to dość potężnym lokalnym układem. Środowisko, w którym przebywała pani Magdalena, nie jest środowiskiem, no powiedzmy, należącym do tak zwanego plebsu. Bardziej bym ich zaliczał właśnie do Herrenwolku, tak samo te nocne kluby. Gdyby policja się na tym przejechała, rzeczywiście chciano zrobić tą sprawę tak, jak powinno się zrobić, to prawdopodobnie ujawniono by przy okazji szereg innych rzeczy i szereg innych ludzi w to umoczonych, i to ludzi być może z nazwiskami. Mam nadzieję, że tak jak Republika napisała, że decyzja w sprawie śmierci, prawda, że ta decyzja prokuratury o niezakończeniu śledztwa coś da. Chociaż wątpię, bo czytam jednocześnie, że prokuratora z Jeleniej Górze zwróciła się również z wnioskami o pomoc prawną do odpowiednich instytucji Arabskiej Republiki Egiptu. Wykaz przeprowadzonych czynności i tak dalej. Na piśmie jest wszystko w porządku. Ja również nie rozumiem, chciałbym również zobaczyć protokół przesyłania zwłok do kraju, który powinien wypełnić konsulat. Co napisał konsulat? Sekcja zwłok została wykonana poza nami w ogóle, poza naszym ujęciem została wykonana i my nie wiemy, jak ona została. Oparliśmy się tylko na tym, co zrobili Egipcjanie. Nie wiemy, jaki tam na miejscu były układy. Do tego jest potrzebna dobra praca operacyjna, nie prokuratorska, bo wysłanie pisma do prokuratora w Egipcie skończy się tym, że on odpowie, że tak, zrobiliśmy to, to i to, 10 czynności, strasznie żeśmy się zmęczyli. I tak to niestety jest. Nie tylko w tej sprawie. Porównałbym również dziwne śmierci, zaginięcia, być może jakieś tragedie, które dzieją się w tej okolicy i związane są właśnie z osobami o parametrach pani Magdaleny Żuk. Na tej podstawie można stworzyć pewne modus operandi, pewien schemat działania, który może pozwoli na wykrycie rzeczywistych sprawców. Ale to trzeba, proszę Państwa, chcieć.
Nie może być tak, że tylko i wyłącznie internauci, nie lubię tego słowa, zawsze nazywam to użytkownicy internetu, prowadzą własne działania. Prowadzą je bardzo często nieumiejętnie, nieostrożnie. To nie jest przygada, proszę Państwa, ale ujawniają na przykład zbyt dużo rzeczy, bo nie zapominajmy, że w internecie każdy może być anonimowy i każdy może być prawdziwy, więc na tych zamkniętych grupach mogą pojawić się ludzie, którzy są tam tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak zatrzeć kolejny ślad. Bo przecież takie grupy i internauci nie mają możliwości doprowadzenia spraw do sądu, prawda? Do tego musi być prokurator. A prokurator, żeby działać, musi działać na podstawie jakichś tam dowodów, przesłanek. To jest z jednej strony. Ale żeby prokuratura nie czuła się tak miło, to radziłbym również prokuraturze raz jeszcze, żeby naprawdę zwracała uwagę na to, co ludzie znajdą. Bo ludzie znajdą wiele, o wiele więcej niż prokurator za pomocą policji, która, jak wiemy, być może również nie była zainteresowana, czy nie jest zainteresowana wyjaśnianiem takich spraw. I tu jest kolejna sprawa, sprawa biurokracji, sprawa państwa. Proszę Państwa, te sprawy są zawsze bardzo kłopotliwe, w cudzysłowie oczywiście, nie powinno tak być oczywiście, są bardzo kłopotliwe dla organów ścigania. Policja, której zależy na wykrywalności, co robi? Bardzo często przyjmuje właśnie najprostszą rzecz, a popełniła samobójstwo, a poszła tam, zapiła się i wypadła przez okno. To nie jest żart. Po prostu ta sprawa będzie wisieć, będzie wymagać, będzie tym minusem niewykrywalnym dla policji. To samo zresztą dla prokuratury, więc trzeba ją jak najszybciej zakończyć. To jest pewna biurokracja, pewien nacisk, który się niestety u nas dzieje. Ja powiem Państwu jedną rzecz, że miałem taką sprawę, bo takimi się też zajmowałem w Londynie, kiedy dziewczyna molestowana przez ojca była deportowana, wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, deportowana z Wielkiej Brytanii i deportowana wprost w ręce tego ojca. Próby rozmowy z policją były, ale proszę pana, co my będziemy robić? Wie pan, ile to kłopotu, ile to zachodu? I udało nam się w jakiś sposób przekonać mi Anglików, żeby jednak wystosowali oficjalne zapytanie do prokuratury do tego i nie deportowali tej dziewczyny. Natychmiast ona była rzeczywiście przerażona. Ale tak to jest. Gdyby polska strona wtedy od razu powiedziała tak, mieliśmy takie ślady, mamy takie ślady, były takie sprawy. A tymczasem okazało się, że trzeba uruchamiać prokuratora, sędziego, wszystko. I po co? Po co robić sobie kłopot? Będzie znowu kolejna niewykryta sprawa. Trzeba będzie wszcząć postępowanie, które skończy się prawdopodobnie niczym na tej zasadzie. No i tak samo jest mniej więcej w tej sprawie. Dlatego uważam, że powinniśmy wszyscy naciskać w tego typu sytuacjach, nie tylko w sytuacjach jakichś ogromnych przekrętów, bo to jest zupełnie co innego, ale w tego typu sytuacjach naciskać właśnie na władze lokalne, na lokalną, na prokuraturę, na policję, żeby poważnie podejmowały swoje czynności. Tam są ludzie, którzy chcą to robić i przykładem jest sprawa tego chłopczyka znalezionego w Cieszynie, gdzie policjanci się uparli i znaleźli w końcu sprawców tego zabójstwa. Być może w tej sprawie też znajdą się i tacy uparci policjanci, bo jest tam wielu naprawdę uczciwych i fajnych ludzi, którzy wiedzą, co robić, ale są także są i ale niestety również są zbiurokratyzowani, że tak powiem, czyli zniewoleni biurokracją. Jeszcze raz, na sam koniec, powiem wprost. Uważam, że narracja i ustalenia prokuratury w sprawie śmierci Magdaleny Żuk są nieprawdziwe, są błędne. Uważam, że Magdalena Żuk jest ofiarą zorganizowanego działania przestępczości, zorganizowanego działania, które dostarcza na rynek arabski polskie kobiety za dość duże pieniądze po prostu. I stosuje przy tym różne dziwne środki. Nie jest to układ jakiś centralny, nie jest to prawdopodobnie układ polityczny, chociaż może troszeczkę na szczeblu lokalnym. Jest to niestety nasze lokalne piekiełko. I jeszcze raz radziłbym dotrzeć do osób podobnych do Magdaleny Żuk o tych samych parametrach i sprawdzić dokładnie, jak wyglądały ich wycieczki do Egiptu, jeśli były. To oczywiście może być za wiedzą biura podróży, może być bez wiedzy biura podróży, tego nie wiem.
Tego nie wiem, proszę Państwa. To wszystko należałoby sprawdzić, od tego jest prokurator, od tego jest normalne śledztwo. Jak ja bym prowadził to śledztwo, prawdopodobnie takie czynności bym podjął. Również jak czynności operacyjne w środowisku, w którym się ona obracała, nie patrząc na to, kim jest ten cały Herenwolk. Inaczej Herenwolk będzie cały czas nad nami panował. Dobrze, na dzisiaj tyle, proszę Państwa. Na dzisiaj tyle. Nie chcę mówić zbyt długo i robić tych programów zbyt długo. Jutro poruszę dwa inne tematy. Też mi ktoś dostarczył i zbieram sobie na ten temat literaturę. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę do mnie pisać w razie czego. No i cóż, jeśli spodziewaliście się, że od razu Wam powiem, kto kogo zabił, no to niestety pomyliliście się. Dziękuję bardzo. Dobranoc.